powinniśmy się wtedy rozbić. Jechaliśmy 100 na godzinę. Na prostej Włocławek Łódź. I całowaliśmy się z zakrytymi oczyma. Balansując środkiem drogi E75. I fioletową Skodą. Całowaliśmy się z zamkniętymi oczyma, aż nagle patrzyliśmy na ciągający blask. I jak powietrze rośnie i rośnie i rośnie. Moment. A bylibyśmy bardzo pięknym, pięknym pociskiem wstrzelonym mistrzowsko w potylicę czasu. Nie przerywając pocałunku i nie wychylając oczu. W upalny dzień, w środku lata. Usta, nosy, mózgi, brzuchy, jelita. Wtopione w kokon ze stali, wtopione w kokon ze stali, plastiku i gumy. Bez przerażenia i bez refleksji. Niestety zabrakło nam refleksu, szczęścia i zdrowego rozsądku. Ja spojrzałem na drogę, ona błyskawicznie szarpnęła kierownicą. Po co? Zatrzymać się niedługo potem w Lasku, w takim małym lesie w Walentowie. Gdyby nam się wtedy jednak udało i w zderzeniu czołowym nie dopełniłby się bohaterski czas, nie obudzilibyśmy się po roku obok siebie, spoceni. To zupełnie przeciwnych stronach wiatru. Ale zabrakło nam refleksu. Zabrakło nam refleksu, szczęścia i zdrowego rozsądku. Bo gdyby dopełnił się ten bohaterski czas, nie pieprzylibyśmy się. Thank you.
Bo takie są niektóre miłości. Diabły. Rozłożyste i najwyższe słupy wysokiego napięcia. Na takie się wspinamy. Z 200 metrów. 300 kilowolt. A z kabla promieniuje nawet na metr. Kości skrobać. Skrobać kości. I wchodzi się po linach. I co? Konserwuje się. Śmieje się jak klaun. Śmieje się jak klaun do jakiejś różowej piłki. Gdzie jestem? W pociągu? Jojo? Opowiada dalej, przechodzisz na drugie i ważne się nie pomylić. Mocno zaciąga się papierosem i patrzy na diabelski pochód za oknem pociągu. Na który ja patrzę i myślę, czy Sylwia wyjdzie po mnie na dworzec? Tym razem. Ważne się nie pomylić. Znam też taki przypadek. Koleś robił w branży dobre 20 lat. Zabejcował rdze i na luzie zjechał w dół. Normalnie zjechał w dół, a potem poszedł do centrali. A w tej centrali chciał odbrać pensję. Takie są niektóre miłości. Marne 300 złotych. A w centrali powiedzieli, stary, miałeś szczęście. Na chwilę wyłączyliśmy nie to ramię, co trzeba. I co? Minuta. Minęła niecała minuta i koleś, jeśli mu wierzyć, nagle zszedł na zawał. Maszka wezmę.